pusta bramka. Widać, że stał do samego końca. Te sytuacje często są niedoceniane. Mówimy sporo o autorach goli czy asyst, ewentualnie o bramkarzach. Tymczasem nieraz o wyniku decydują takie spektakularne akcje w defensywie. Dodajmy, nie zawsze wykonywane przez obrońców. Zobaczcie sami i pod filmem dajcie znać, która waszym zdaniem miała największe znaczenie. Autorem pierwszej jest jednak obrońca, jeden z najlepszych w historii naszej piłki. 90 tysięcy kibiców na Stadionie Śląskim zobaczyło taką czujność Jerzego Gorgonia. Gorąco było pod naszą bramką, bardzo gorąco. Było gorąco, ale polski defensor idealnie przewidział, gdzie uderzy walijski pomocnik Jill Rees. A to już towarzyska gra ze Szwajcarią w listopadzie 2014 roku. Poprawia Fernandez, jeszcze kasami, brawo Boruc! Ktoś tu jednak Arturowi Borucowi efektownie pomógł. Olkowski jeszcze wybijał. Przy tej sytuacji nie, ale przy tej bez drugiej... Olkowskiego. Naprawdę, kawał interwencji Pawła Olkowskiego. Półtora roku później, ten sam stadion. O, ryzykownie do Artura Boruca, brawo Boruc, pusta bramka! No niepotrzebnie zawahał się w tej chwili Ringbo. To mogło być i tak mogło być 3-1. Michał Pazdan po nieporozumieniu Arturów, Jędrzejczyka i Boruca wykazał się taką zdolnością przewidywania boiskowych wydarzeń. Tutaj też trzeba pochwalić Michała Pazdana, doskonale wiedział, żeby cofnąć się tutaj. Szczególnie w tamtym roku, 2016, bardzo nas do niej przyzwyczaił. 3 miesiące później był jednym z bohaterów Euro we Francji. A skoro już jesteśmy przy wielkich turniejach, to Montreal, mecz Polaków z NRD w finale Igrzysk Olimpijskich. I znakomita szansa rywali, a konkretnie Wolframa Löwe. Fatalnie nasza obrona, pusta bramka, jest tam jednak porę, wrócił Antoni Szymanowski. W tym turnieju ekipa Orłów Górskiego była jednym z głównych faworytów do złota. Finał zaczął się bardzo źle, szybko przegrywaliśmy 0-2, a tu, gdyby nie Szymanowski, byłoby już zupełnie po meczu. Ostatecznie jednak, mimo kontaktowego gola Grzegorza Laty, 3-1 wygrała drużyna ze wschodnich Niemiec. Ale zatrzymajmy się przy Antonim Szymanowskim na dłużej. 2 lata wcześniej na niemieckich Mistrzostwach Świata graliśmy z Włochami. Przy stanie 2-0 dla nas taką szansę na złapanie kontaktu mieli rywale. Obrona! Szymanowski był w bramce. Znów dokładnie wiedział, gdzie się ustawić. Tak samo jak tutaj. Słynny mecz na Wembley. Ostatnia minuta. Na tablicy wyników wciąż remis 1-1, który daje Polakom awans na Mundial, eliminując Anglików. Niesamowita sprawa. Antoni Szymanowski robi ruch i staje na linii dokładnie tam, gdzie strzela Kevin Hector. Chwilę później sędzia zagwizdał po raz ostatni. Gdyby nie ta interwencja, nie byłoby awansu i nie byłoby pół roku później 3. miejsca na świecie. My zostajemy na Wembley. To eliminacje Euro 2000. Naprzeciw podopiecznych Janusza Wójcika naszpikowana gwiazdami reprezentacja Anglii. Beckham. Ach, teraz Polacy, konkretnie Ratajczyk. Czy to był Siadaczka, nie Siadaczka? Tak, tak, Rafał Siadaczka. Pewnie na sygnał od bramkarza Adama Matyska utrzymał tradycję skutecznego obstawiania słupka przy rzucie rożnym rywali. A pół roku później, w rewanżu na stadionie Legii, znów rzut rożny Beckhama, Matysek znów ustawia dwóch obrońców przy słupkach i... stwarzał słupek! Gratuluję polską reprezentację. Nie, nie, to nie słupek, to znów Rafał Siadaczka. Na pytanie, czy czasem warto ustawić kogoś na dalszym słupku, kolejną odpowiedź twierdzącą dostaliśmy przy okazji meczu towarzyskiego z Niemcami w Hamburgu. Rudiger i wybija piłkę ustawioną przy dalszym słupku Sławek Peszko. Strzelał Antonio Rudiger, a w roli ostatniej instancji, a co, Sławomir Peszko. W ten sposób spotkanie w Hamburgu skończyliśmy bezbramkowym remisem. Widać, że stał do samego końca, ustawiał się, można powiedzieć, wyczekał tą piłkę. Całe szczęście, że stał w tym miejscu, w którym stał. Całe szczęście, że w tym, a nie innym miejscu stał też na boisku w hiszpańskim Vigo Jan Jałocha. Tardelli, Jałocha wybija piłkę! To mecz z Włochami, którym zainaugurowaliśmy swoją grę na Mundialu w 1982 roku. Tu również skończyło się wynikiem 0-0. Na kolejnym Mundialu w Meksyku zdarzyła się zaś taka oto fenomenalna interwencja Jana Karasia. Zobaczcie. Portugalczycy na naszej połowie. Carlos Manuel, miękkie dośrodkowanie. Ten wcisk do spółki z golem Włodzimierza Smolarka dał nam jedyne zwycięstwo na tamtych mistrzostwach. Później nastąpił długi okres bez udziału w wielkim turnieju. Aż do tych eliminacji rozpoczętych na trudnym terenie w Kijowie.
Po dwóch trafieniach Emanuela Olisadebe i golu Andrija Szewczenki prowadziliśmy 2-1. Wtedy nieporozumienie Tomasza Wałdocha z Jerzym Dudkiem. Teraz nieporozumienie, ale jak bez sensu zagrali nasi zawodnicy! W taki nieprawdopodobny sposób uratował Tomasz Kłos. Niedługo potem Polacy trafili na 3-1 i niespodziewane zwycięstwo na Ukrainie stało się faktem. Jeszcze raz spojrzę na tą akcję, chciał zasłonić po prostu Zubowowi drogę do bramki, ale tutaj nie zauważył, że Dudek nie wychodzi. No i tutaj w ogóle Tomek Kłos wykonał cudowną paradę. No dobrze, ale klasyfikacja fantastycznych akcji obronnych bez Kamila Glika? Nie ma takiej opcji. Ale była asekuracja ze strony Glika. I to jaka? Pamiętacie jego walkę o udział w tym turnieju po pechowej kontuzji. Do pierwszego składu wrócił na trzeci mecz z Japonią i po raz kolejny udowodnił, ile dla tej drużyny znaczy. A wy, którą z tych spektakularnych interwencji w defensywie uznalibyście za najważniejszą? Dajcie znać w komentarzach.